Cześć, to Sumerzyk. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj z dedykacją dla swojego widza Damiana w jesieni sztuczki. Dawajcie zauważyć, jak zabrałem Ci kartę. Oczywiście tryk można obejrzeć. Link jest w opisie. Pokażę tylko samo wyjaśnienie. To więc tak. Może być każda talia. Z tym, że talia musi być przygotowana. Teraz powiem, o co chodzi. Jedną kartę. O tak, kładziesz sobie tutaj gdzieś z boku, czy do portfela, może tu nawet leżeć. Teraz tak. Bierzesz dwa króle, czy jakieś dwie inne karty, dwie damy, dwa, ale ja, tak jak ja pokazuję. W tym wypadku będzie to dwa króle. Król pik i król kier. Z tym, że król kier musi być na wierzchu. Dlaczego, to w dalszej kolejności wyjaśnię. I to jest takie karty. Biała karta i szóstka kier. Pod spodem jest król i następna zwykła, normalna, zwyczajna szóstka jest. Dlaczego tak jest? Dlatego, że musisz przede wszystkim pokazać w ten sposób, że masz jedną kartę, biało, a tu jest król pod spodem. I trzeba sobie tak zrobić, żeby nie, w ten sposób nie wyszło tak, że króla pokazujesz i białą kartę, by się nie wysunął ten król. Więc tak pokazujesz, przekręca się kartę, kładziesz tu niby białą kartę, kładziesz króla, a szóstka jest dalej, bo tu jest dwie szóstki. Też, żeby nie pokazać drugiej szóstki. W ten sposób. Tu masz już, król już jest. Widzą się wydaje, że jest biała karta, to jest król już jest. Teraz następna kolejność, jak robić. Dajesz widzowi, biera sobie jakieś karty. Obojętnie, które to nie ma znaczenia. Przykład jest to piątka tref. Kartę podpisuje i przekładasz. Kładziesz do środka, ale piątka jest tutaj. Dlaczego? Dlatego, że tu jest karta taka. Obustronna. Więc ta karta leży. Podnosisz sobie tu leciutko palcem, koniec tylko z tej strony, żeby nie było widać. Ktoś podpisuje, a ty podnosisz niby jedno, dwie karty podnosisz. W ten sposób się kładzie. Ta karta idzie już do środka, a piątka zostaje. Ale można zrobić też w inny sposób. Bez tej karty. Tu kartę odłóżmy. Więc jest piątka. Kładzie się do środka. Podpisana, wchodzi się do środka w ten sposób. I piątka jest tutaj. Jak to zrobić teraz? No to zrobić trzeba troszkę poćwiczyć, niestety. Wkładę w ten sposób. Tym palcem, żeby troszkę tu się wysunęło, w bardzo rozumianym tempie. Trzeba tak podświetlić, żeby w dwóch palcach tak tę część karty unieść. I piątka jest tutaj. Muszę zrobić to szybko. Jeszcze raz tak. O. Piątka już jest tutaj. Ale można tutaj 100 kart zrobić jak, oby tak czy tak, jak ktoś będzie wolał. To jest w zależności od tego, który to ten trik pokazuje. Więc tak. Piątka jest na wierzchu teraz. Dlaczego ten król kier był, musi być na wierzchu? Dlatego, że pójdzie do talii. Teraz biorę te, ten sposób bierze się. Może to też są dwa sposoby, zaraz pokażę. Jeden sposób to jest tak. To jest ta piątka. Biorę w ten sposób. Tutaj przykryję ręką, żeby nie było widać, że nie tak, tylko i idzie król pik i piątka tref. Tutaj do tego króla. A król zostaje. Teraz drugi sposób. Piątka tu jest. W ten sposób przekręcam. I tu sobie odchylam. O, kładę. W ten sposób nie było widać. O, tutaj tak. O, odchylone kładę. I jest już. Piątka idzie tutaj,
I król pik idzie następnie. Karty odkładam. Teraz trzeba karty potasować, bo druga karta jest ta piątka tref. Więc ktoś może spostrzegawszy zauważyć, że ta karta ma brana stali, więc trzeba pomieszać w jakiś sposób. No każdy według znaku uznania może pomieszać. Karty pomieszane pokazuje, że jest król pik, król tref, król kier i ta karta. Na razie może nie pokazywać, tylko pokazuje, że masz dwa króle i białą kartkę, żebyś że jest biała karta. Nie mówi, że zamienisz te dwie karty. Ty białą kartę, a ty dasz mu to stale wyciągnięte. No i tam coś robisz, nie? I pokazuje, że ty masz białą kartę, a na piątkę podpisano przez siebie. Więc tak to wygląda. Gdyby były jakieś niejasności, zapraszam oczywiście do komentarzy, chętnie odpowiem. Oraz na Facebooka, link jest w opisie. No, trzymajcie się cieplutko, cześć.